Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Arlekinada, czyli ogólnopolski festiwal małych form teatralnych. Teatralny weekend już za nami, kurtyna opadła, brawa umilkły. W ostatni weekend marca Teatr Miejski w Inowrocławiu stał się swoistego rodzaju świątynią melpomeny. A wszystko za sprawą 17. już edycji Arlekinady, czyli ogólnopolskiego festiwalu małych form teatralnych. Młodzi dla młodych, tak można podsumować inowrocławskie święto teatru, które doskonale wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Teatru. Podczas uroczystości otwarcia zaśpiewał wokalista i aktor musicalowy Jakub Szyperski. W roli konferansjerów wystąpili aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego, na co dzień uczniowie Kasprowicza. Los 9 teatrów z Chorostkowa, Poznania, Nowej Soli, Tarnowa, Złotowa, Olsztyna, Świdnicy i Lubartowa spoczywał w rękach aktorki Marty Nieratkiewicz, reżysera Tomasza Wasilewskiego i dramaturga Jerzego Rochowiaka. 3 profesjonalnych i 6 młodzieżowych jurorów, 106 młodych aktorów i 1 muzyczna gwiazda. Tak w liczbach przedstawiał się festiwal. Organizatorzy Kujawskie Centrum Kultury i Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Kasprowicza zadbali o to, aby był to weekend pełen wrażeń. Różnorodność i kreatywność, te dwa słowa podkreślano wielokrotnie. Młodzi aktorzy podejmowali różne tematy, dobierając do nich odpowiednie środki przekazu. Swoje historie opowiadali słowem, ruchem i gestem. Teatralna walka była nie tylko różnorodna, ale i na bardzo wysokim poziomie, co podkreśla Marta Nieratkiewicz, która po raz pierwszy miała okazję oceniać uczestników Arlekinady. Poszukuję prawdy, jakiegoś przeżycia, takiego czystego, wyobraźni i tak znalazłam. To jestem bardzo zaskoczona i bardzo szczęśliwa, że młodzi ludzie mają w sobie tyle naprawdę fantastycznych rzeczy w środku, że wcale to nie jest tak źle, jak się mówi. Młodzi ludzie są kreatywni, sięgają po tematy, które są głosem tak naprawdę ich pokolenia, też po tematy trudne, po to, żeby się na tej scenie wyrażać, ale proszę powiedzieć, czy udało się tutaj wyłuskać takie perełki, które kiedyś będą miały szansę stanąć na tej profesjonalnej scenie i zachwycać publiczność w całej Polsce? Ja myślę, że tak i zaskakujące jest to, że nie jest wcale tak wiele ludzi, młodych ludzi, którzy zajmują się teraz teatrem i myślą o tym, żeby stanąć na profesjonalnej, zawodowej scenie. Dużo jest ludzi, dla których jest to tylko i wyłącznie pasja, ale jest parę takich osób i moim zdaniem mają naprawdę bardzo dużą szansę i bardzo duże możliwości, żeby pracować w tych zawodach, bo to niekoniecznie musi być zawód aktora czy aktorki. Tomek Wasilewski, Jerzy Rochowiak to tacy nasi właściwie starzy przyjaciele inowrocławscy. Pani jest po raz pierwszy. Jak zatem wyglądały obrady? Czy jako ten głos kobiecy miała pani siłę przybicia? Czy było burzliwie? Nie, w ogóle nie było burzliwie. Byliśmy dosyć jednogłośni i naprawdę było bardzo, bardzo sympatycznie. W paru momentach znaleźliśmy dobry kompromis. A jak pani w ogóle znajduje sam festiwal? Bo takich festiwali w Polsce jest bardzo dużo. Każdy czymś się wyróżnia. Czy panią Arlekinada pozytywnie zaskoczyła? Bardzo pozytywnie. Ja w ogóle pochodzę z teatru amatorskiego, bo ja zaczynam od teatru amatorskiego w Łodzi i wiem, że tych festiwali jest parę w Polsce. Wiem, że Arlekinada jest dość dużym festiwalem i ma za sobą już parę lat ładnych. Rzeczywiście ta selekcja tych teatrów jest tutaj bardzo mocna i w tym roku był bardzo wysoki poziom. Ja naprawdę jestem bardzo zaskoczona, bo niekiedy to już przestaje być teatr amatorski, tylko wygląda jak zawodowy teatr. Myślę, że nie jeden z teatrów w Polsce nie powstydziłby się takich spektakli. Oczekiwanie na werdykt jury umilił koncert polsko-nigeryjskiego artysty Damiana Ukedże. Wokalista i towarzyszący jemu Jakub Kikut-Mańkowski sięgnęli po repertuar zespołu Manam, oddając hołd korze. Nie zabrakło jednak autorskich kompozycji. Gitarowo-wokalny duet rozbujał zgromadzoną w teatrze publikę, wprowadzając w znakomity nastrój. Wiszą nad miastem, ciemno i wstać nie mogę. Naciągam głębiej kodrę, znikam, kulę się w sobie. Powietrze lepkie i gęste, wilgoć osiada na twarzach. Ptak smętnie siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza.
Po arlekinadowe złoto 17. edycji festiwalu sięgnęli aktorzy Teatru Nieskromnego z drugiego ELO imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie. Zdobyli oni również uznanie jury młodych Inowrocławskiego Teatru Otwartego, a także tajemniczego przyjaciela arlekinady, który do worka nagród dorzucił dodatkowe 500 zł. No jest takie troszeczkę szaleństwo, powiedziałabym, dlatego że festiwal był mocny, był artystycznie bardzo interesujący, no więc do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, co nas czeka. Więc emocje są takie szampańskie. Jury każdego roku podkreśla, że różnorodność to siła z tego festiwalu. Ta różnorodność oczywiście wynikająca z tego, że przyjeżdżają zespoły z całej Polski, które sięgają po różne tematy. Bardzo często młodzi ludzie mówią głosem swojego pokolenia, a widać, że pokolenie młodych ludzi z Olsztyna chce mówić o rzeczach ważnych. Skąd w ogóle taki pomysł? Pomysł jest z internetów. Po prostu jest to jakiś taki moment, kiedy przychodzi coś do nas, mnóstwo informacji do nas dochodzi o świecie współczesnym, ale nagle pojawia się dzień, w którym coś czytamy, dzielimy się tym, no i nagle okazuje się, że to ma potencjał do stworzenia przedstawienia, ale też jest czymś niezwykle ważnym dla nas. Mówicie głośno ze sceny o rzeczach ważnych, tak jak pani przed chwileczką powiedziała, i nazywacie się Teatr Nieskromny, a jednak odnoszę wrażenie, że tej skromności macie w sobie bardzo dużo. Kim jest ekipa, którą pani zarządza? W tej ekipie są ludzie obłędnie wrażliwi, bardzo inteligentni. No i ta mieszanka powoduje, że są eksplozje. Nie wiem, czy pani wie, że oni stroją troszeczkę dziwne miny za pani plecami. Rozumiem, że macie bardzo partnerski, bardzo koleżeński układ na zajęciach i nie jest pani typem tyrana i kata. Wy możecie mówić, co chcecie. Jestem typem tyrana, kata. Nie, zupełnie mnie to nie interesuje. Nie tędy droga chyba. Ani w zespołach profesjonalnych, ani w zespołach zawodowych. Po prostu w takich grupach artystycznych potrzebna jest demokracja i rozmowa i wymiana energii. Jeżeli ktoś inaczej do tego podchodzi, to chyba nie osiągnie niczego. Dlaczego bawicie się w teatr i czy to w ogóle jest dobre pytanie? Czy to w ogóle jest zabawa? Może teatr jest dla was czymś zupełnie innym? Dlaczego? Bo chyba nie potrafimy inaczej. Bo chyba potrzebujemy takiej niszy, w której spotykamy się i chcemy stworzyć coś, co będzie innym, może potrzebne, może komuś innemu stworzymy jakiś moment do refleksji albo do przyjemności estetycznej. Chyba po to. I teraz mam pytanie oczywiście do grupy. Podstawię mikrofon pod trzy wybrane przypadkowo losowe osoby i poproszę o jedno słowo charakteryzujące waszą panią instruktor. Ambitna, kreatywna, ryzykantka. Jak to jest czuć, że jest się wzorem do naśladowania dla młodych ludzi? Zaraz muszę przypomnieć sobie. Ambitna, kreatywna i ryzykantka. Genialne w ogóle. To jest chyba jakiś taki dobry dzień w moim życiu. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie zawsze bardzo zaskakujące, że podążają. Nie wiem, dlaczego tak robią. Nie zastanawiam się za bardzo nad tym. Po prostu staram się być uczciwa. Nie staram się być wzorem w żaden sposób, tylko staram się być sobą, być autentyczna. I to jest tylko to. I ostatnie pytanie na zakończenie. Jak będziecie świętować? Ja myślę, że pociąg 5:35 do Olsztyna chłodzi nas troszeczkę, tym bardziej, że jest zmiana czasu. Przy tym wszystkim jestem taką realistką i lubię, że tak powiem, stać twardo na ziemi, więc tak nie myślę w ogóle o świętowaniu. A krówki jakieś pyszne dostaliśmy, to chyba się podzielimy. Na drugim stopniu teatralnego podium znalazła się grupa Avis z Nowosolskiego Domu Kultury, a stopień niżej Teatr Bez Pretekstu
z pierwszego ELO w Poznaniu. Swoje nagrody przyznali również młodzieżowi radni za najlepszą grupę, uznając Teatr Bez Pretekstu z Poznania, który zaprezentował sztukę Ciał Ciało w reżyserii Wiesławy Wójcik i Anny Rozmianiec. Ciał Ciało i się stało. Ciało z ciałem się skleiło. Ciało się oddało. Ciało my razem było miło, chociaż ciągle było mało. Ciało z ciałem, czary mary, to moje wyznanie wiary. Oto moja ciało wiara, od niej temu światu wara. Wierzę w ciała zmartwychwstanie, poprzez czułość, przez kochanie. Ciało z ciałem niech się sklei. Wszystkie drużyny naprawdę świetnie się zaprezentowały i ja też jestem pod ogromnym wrażeniem, ponieważ tak naprawdę występowali moi rówieśnicy i nie spodziewałam się aż tak wysokiego i co najważniejsze wyrównanego poziomu. Jednak pewna grupa wywarła na mnie największe wrażenie i cieszę się, że młodzi ludzie mają szansę wyrazić siebie i spełniać swoje marzenia i pasje. A na co zwracaliście uwagę, oceniając tych młodych ludzi, czy kierowaliście się takimi samymi kryteriami, jak zazwyczaj profesjonaliści? My nie jesteśmy profesjonalistami, więc na pewno dużo ciężej było nam ocenić grupy teatralne. Jednak myślę, że ruch sceniczny wywarł przynajmniej na mnie największe wrażenie, ale również też taka naturalność, która myślę, że wpływała na całe przedstawienie, również była dla nas istotna. No i również ogólnie ocenialiśmy, to wiadomo, to jest subiektywne, nasza ocena i po prostu po przedstawieniu rozmawialiśmy i próbowaliśmy dojść do wspólnego konsensusu, ale w wielu przypadkach nasze zdania były podobne, więc wybór nie był ciężki. No właśnie chciałam zapytać o to, czy obrady były burzliwe, bo w kręgach profesjonalnych zdarza się, że tak, a tutaj słyszę, że pełna zgodność. Naprawdę aż niemożliwe. Może nie stuprocentowa zgoda, jednak wszystkie nasze opinie były mniej więcej podobne. Największy problem sprawił nam wybór najlepszej aktorki, najlepszego aktora. Wybór najlepszej grupy przyszedł nam z większą łatwością. Najlepszą aktorką Arlekinady została Julia Rompalska z Teatru Avis. Najlepszym aktorem wśród płci nieco mniej pięknej został Kamil Żebrowski z Teatru Trupa z powiatowego MDK-u w Lubartowie. Jest on mi bliski, ponieważ to w ogóle wyniknęło zupełnie przez przypadek, bo mój ojczym, jego mama mieszka od jakiegoś czasu u nas i okazuje się, że on, Sempoliński, to jej po prostu wujek. I pewnego dnia po prostu przywiozły jej siostry po prostu mnóstwo rzeczy, między innymi cylinder, który właśnie użyłem na spektaklu i przy okazji mnóstwo zdjęć, takie po prostu fanty, relikwie, no po prostu mnóstwo tych rzeczy i przy okazji książkę. A że po prostu myśleliśmy nad monodramem z Jolą dla mnie, no to po prostu idealnie się złożyło, bo właśnie spektakl jest na podstawie, tekst jest na podstawie właśnie tej autobiograficznej książki. Być może to moje subiektywne odczucie, ale odniosłem wrażenie, że bardzo dobrze bawiłeś się grając. Dzisiaj tak, dzisiaj jak najbardziej. To mój drugi występ. Premierę miałem strasznie stresującą, ale dzisiaj miałem dużo czasu, no i po prostu popłynąłem, znaczy chciałem z tym popłynąć i no, bawiłem się naprawdę zacnie. Zostałeś uznany przez profesjonalne jury, przez młodzieżowe jury, czyli przez osoby, które tak naprawdę na co dzień zajmują się teatrem, bądź tak bardzo kochają teatr, że nie mogą sobie odmówić przyjemności uczestniczenia w Arlekinadzie. Jak się z tym czujesz? Nie, no fantastycznie. Ja nie w ogóle tak jakby nie chciałem dopuszczać jakby jakiejkolwiek informacji do siebie. No po prostu przyjechałem tu się bawić, bo jakby jestem na Arlekinadzie trzeci raz i no też znam tutaj bardzo dużo ludzi i no jakby zawsze czerpię z takich imprez właśnie to, że są ci ludzie i no po prostu chciałem jakby zagrać po prostu z takim dobrym humorem i to tyle, nie? Czy na scenie lepiej czujesz się samodzielnie, kiedy masz okazję zawładnąć całą przestrzeń i tak naprawdę umysł tej widowni, czy jedna w grupie, bo w grupie siła? To znaczy,
Ja zawsze pracowałem w grupie, to jest mój pierwszy monodram i to wyniknęło w ogóle przez przypadek, znaczy, bo nam się grupa rozpadła, drugi główny aktor odszedł i niestety musiałem też robić ten monodram, bo jednak teatrem, nie ukrywam, żyję, jest to moja pasja bardzo wielka i szczerze mówiąc, grupa dodaje skrzydeł jeszcze bardziej. Tutaj ja czułem się momentami smutny, ale to było wcześniej. No teraz po prostu jakby czerpię energię z publiczności, ale no wcześniej to było po prostu od innych aktorów. I to było piękne po prostu. Rozumiem, że to nie będzie do 3 razy sztuka i powrócisz do Inowrocławia? Mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. Bardzo bym chciał powrócić w jakimś większym składzie. Gdyby taka możliwość była, no to byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy. Organizatorzy zebrali dużo pochwał za przygotowanie zdarzenia, atmosferę panującą podczas festiwalu, która była zasługą dodatkowych atrakcji. Przed nimi nie lada wyzwanie, jakim jest wprowadzenie Arlekinady w dorosłość. Myślę, że jak każda matka nad swoim dzieckiem czuwać musi, ale uzmysłowiłam sobie to w tym roku, że 18, czyli za rok, trzeba będzie wyprawić tak jak już wkraczającemu w dorosłość człowiekowi młodemu. A co będzie później, zobaczymy, bo może ta 20 nie będzie tak istotna jak 18. Myślę, że z całej Polski przyjeżdżają tutaj ze względu na pewnego rodzaju konstans, a mianowicie, że mogą liczyć na profesjonalną opiekę, oczywiście na warsztaty, które je rozwijają i na jeszcze bardziej profesjonalne jury. Tak, wydaje mi się, że słowem kluczem jest słowo profesjonalizm. Nawet w odniesieniu do nieprofesjonalnych teatrów, bo może zdradzę już kulisy rozmów z jury, są zachwyceni poziomem. Pani Marta Nieradkiewicz powiedziała, że właściwie to chyba mamy do czynienia z profesjonalizmem nieprofesjonalistów. Ale jeżeli chodzi o opiekę, jeżeli chodzi o nagrody, jeżeli chodzi o organizację, to myślę, że wracają tutaj między innymi dlatego, że czują się zaopiekowani. A czy nie ma też wpływu na to samo miejsce, bo w końcu mogą obcować z profesjonalną techniką? Bez wątpienia. Pamiętajmy, że są to teatry czasami z małych ośrodków, grywające tylko w szkole, w auli. Kiedy wchodzą na prawdziwą scenę, kiedy mają do czynienia z profesjonalną obsługą, jest dźwiękowiec, jest oświetleniowiec, to dziwią się, że może być tak magicznie w teatrze i myślę, że ta scena im to daje im skrzydła. Arlekinada nie mogłaby istnieć, oczywiście oprócz organizatora, bez przyjaciół. Przyjaciele Arlekinady są i bardzo się cieszę, że nas wspierają. Niektórzy są anonimowi, niektórzy w sposób nieanonimowy też nam pomagają. To jest bardzo ważne, bo możemy dzięki temu utrzymać odpowiedni poziom i to, co sobie wymarzyłam na początku, czyli żeby była zawsze gwiazda, żeby był koncert, żeby były warsztaty. Rzeczywiście już od 2 czy 3 lat funkcjonuje doskonale. Czy Arlekinada jest poszukująca, czy jednak utwierdzająca się w przekonaniu, że dobrze robi od lat? Nie, no oczywiście trzeba poszukiwać. Na razie pewna formuła, którą wymyśliliśmy, sprawdza się, co nie oznacza, że nie trzeba byłoby wprowadzić czegoś innego. Mam bardzo niepokornego w tym roku jurora, Tomek Wasilewski, który nieustająco chce coś zmieniać. Już mi podpowiedział pewne rzeczy, że to nie aktorzy mają przychodzić do jury, tylko jury powinno przychodzić do garderób aktorów, żeby nie było to związane z jakimś przesłuchiwaniem, tylko z rozmową. Myśli jeszcze o tym, żeby on jako juror mógł na przykład popracować z nimi, spotkać się w innej formule. Także czekam na właśnie takie sugestie, żeby nie było konstans, tylko żeby było poszukiwanie. Czyli jest szansa, że pewnego pięknego dnia Arlekinada stanie się teatralno-filmowa, albowiem nieprofesjonalni aktorzy grający w profesjonalnym teatrze staną się profesjonalnymi aktorami u jeszcze bardziej profesjonalnego reżysera. Bez wątpienia już jeden zespół teatralny dostał propozycję od Tomka, na razie bardzo nieformalną, ale mają zjawić się na casting do jego nowego filmu. Ja myślę, że to jest wyróżnienie niebywałe, a zwrócili jego uwagę przede wszystkim tym, że byli bardzo, ale to bardzo naturalni. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.